Okej, witam po delikatnej przerwie spowodowanej banem. To jest pierwszy odcinek po banie, który nagrywam, także zostaw łapeczkę w górę, żeby zmotywować YouTube'a, żeby się odpierdzielił od naszych działań. Ale w międzyczasie powstało coś takiego jak alfabet Lore. I to jest taki, powiedzmy, alfabet dla dzieci, ale dla dorosłych, ale nie do końca wiem, o co chodzi, ale warto by było to obejrzeć, ale ludzie pisali, żebym to zobaczył. Plus kiedyś robiliśmy coś takiego na kanale jak alfabet, którego nie znacie. No i warto by było na to zareagować w jakiś sposób, póki nie mamy bana na stałe. Także już teraz zostaw paczkę w górę i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Moja córka osobiście to uwielbia i mówi za każdym razem: tato, puść mi F. F to jest ten taki krokodyl, co tam wszystkich zeszera. I tyle wiem z tego. Także no, zobaczmy, co się dzieje. Let's go, łapkę zostaw, intro. Ej, dzień dobry panie, ej. Ej, czarodziej. Motyl, b, b, b. B, okej. Okay. Taki grubasek delikatny. Meduza. C, jak cytrynka. Ale meduza. D, proszę bardzo. F, to nie po kolei. A, to ten. To jest ten, co jebku zabrał na stałe. Temu wyczochrał włosy, e. O co tutaj chodzi? Poczekajcie, dobra, zabiera go do jakiejś góry Rushmore, do jakiejś jaskini, w której prawdopodobnie F, ten niegodziwy F, będzie przetrzymywał swoje literkowe ofiary. Tego złapał na łańcuch. Ten John Rambo, tylko przypięty do ściany. IF! To jest taki, nie F, to jest taki IF, czyli on ich porywa. To już wiemy, żyw, francuski, żyli papon bagietką, ten mu przebieg po pobieżniku, taka niedokończona opona. Co to za dźwięki jak Władcy Pierścieni? GTA to będzie GTA czy GCAB? Cab, to jest taki samochód, no taka półtaksówka, brakuje mi teraz słowa, w każdym razie. Rozpędza się, jadą na oczach czyjś jak Flintstonowie na kawałku kamienia. Dalej, Age duch. Jeb się schował za nim, jeb go wsysnął, jeb wypierdział, co tu się dzieje? Czyli to będzie taka kreatywna wersja alfabetu, aj. I F będzie głównym bohaterem? On go prawdopodobnie wytarmosił, zrobił sobie z niego koronę, proszę bardzo, załadował. J, miotacz ognia. Nic nie widać. Strzał z tyłu! Tam trzeba jechać, oczywiście, że tak. J wchodziło na SSJ-a. Już o co chodzi? Załadował sobie K jako motyla. Gdzieś odleci dalej. Szaleństwo. O nie! Tylko... O nie! Uciekaj! Teraz nie wiem, po której stronie mam stanąć. Czy być bardziej po stronie tych dobrych, tych złych? O co tutaj chodzi? Jak Wingardium Leviosa. Wiadomo, że tak temu napęczniał rów. Jest dobrze. Oczywiście Mariański. Załadował włosy na Johnego Bravo. Brylant się świeci. Tylko nie to. Nie chcę widzieć, że czymś strzelasz. LMNOP teraz będzie. LMNOP. Ten też biceps mu poleci. Oczywiście, że tak. Wyhodowane włosy. Oni mają jakieś kryształy przy sobie, nie? To zapowiada jakieś... Niegodziwą sztuczkę. Jeb mu zniszczył motyla. LMN. N też będzie wchodzić na SSJ-a. Oczywiście, że tak. Nie kojarzę żadnej postaci na N z Dragon Balla. Ale to nieważne. Biceps jest napięty. Średnik gdzieś. Aha, bo oni mają te kryształy w formie. Tam jest kropka, przecinek i średnik chyba. Tak on nie potrafi do... Zdmuchnął mu włosy tego. Donalda Trumpa. O. To był pączek. Dobra, ten tu. O. Nie wiem, co to za sztuczka. F. Czyli oni mówią tylko i wyłącznie swoją literkę. Ten go nie wiem, co? Przyciśnie na żołądku, że zrobi z niego pływaczkę, ponton do basenu? Ten se usiądzie, ten tam ewoluuje, on wie, że to będzie długo trwało. Nie wiemy, czy to jest opona ze stara? Stara opona ze stara? Przyturlał się. Ohoho. Jemu liścia. Okej! Okay. Będzie jakaś... To jest kobieta? Widzę po rzęsach, prawdopodobnie tak. To jest jakaś wspaniała kobieta, która rozkocha w sobie pół liter. Taka smerfetka wśród wszystkich smerfów w tym. W smoczym zamku, w grodzie, lesie. Nie pamiętam smerfów, co to było. Ekipa LMNOP! That's right. I co na to F? Zniknął. Już miał czas uciec, prawdopodobnie. Q! To będzie Q, jak Karole. Kio! Okej! Okay. Znamy cię, pewnie to będzie największy leń i najbardziej skromny. F mu zabrało kryształ. Czas go odzyskać. Prawdopodobnie oczywiście, że tak. Walimy do jaskini. Normalnie na łeb trzeba walić tego F-a. I już jest na ścianie, niedobrze. A to kto? To był ten F?
To mógł być F. Taki koń trochę, ale R, wiesz o co chodzi. Okej. Okay. Wypadasz z naszej ekipy. OL. Czemu N zostało? Ale P przyjmie N, weźmie go na plecy. Pipipi jak mysz, wiadomo. Okej. Okay. A, rozdzielił ich, tego gapa. Capa, caba, caba. Map! M-A-P, M jak mapa. Jest dobrze. O kurde, czy to ich pokieruje do jaskini F-a? Oczywiście, że tak. S jak, nie wiem co. Cave powinno być. Cave, C do C jak cave. Q zaś wkurzone. Aż się popłakałem. To będzie Q. Zupełnie. No. S, ten go wsysnął. Dobry był? Zazwyczaj węże zjadają w ten sposób. A nie? O. L go zatrzymał. Sfrizował go. Zostały mu tylko oczy. O. Okej, okay. Oddawaj nasz średnik. Dwóch się przyciągnę. O nie! O nie! Co za plot twist! Co za zwrot akcji! Zabrał im wszystkie średniki, kropki, przecinki. T. To jak gwóźdź bardziej miało być chyba. Okej, okay, ci zaś się rozdzielili. A, bo oni mogą podróżować razem. No dobra. Gigi. Po francusku, gigi. Myślę, że tak. Nie przerywaj mi w takim momencie, gościu! Ciemny ekran, to lubimy najbardziej. I wszyscy zostali rozdzieleni z mapy. M, wkurzony. M, jak musisz mnie zostawić. Włosy postawione na żel. Biceps napięty, brak paznokci, co prawda. Ale trochę taki Deadpool, nie? Taki Hulk, ale czerwony. Co jest? Ej, ten F ma za dużo możliwości. Jeb mu wszystko pozasysał. Normalnie zamagnesował całą resztę P. A ona ma wykrzyknik, okej, okay, czyli cały alfabet, ale sobie wymyślili. Ta go zabiega. Czy to jest jakieś fatality? To jest jakieś combo? Czy ona zamieni się w wygląd toaletowy, że trafi, prawda? Trafi w którymś momencie. Jeb mu z buta w żołądek! F nie ma żołądka. Nie wiem, czy to jest krokodyl, czy... Zamroził ją. A no tak, bo wykorzystał moc tak... G właściwie, francuskie, też zamrożone. N się chowa, nie wie, co go czeka. Ci się jakoś wykaraskają normalnie jedną nogą do przodu. C dlatego jest potrzebne. Dlatego... Jeb go w lewy poślad. Jeb go w lewy poślad. Co teraz? O nie. O nie, jakie zęby! O nie! To jest bajka dla dzieci? To jest... O nie! Wyżył go jak oponę ze starego składaka, z rowera. O nie! Czy on P... On porwał P. Dobrze, że kobiecie z szacunkiem nic nie zrobił, tylko porwał. O nie, C. B i C rozgryzione. Albo to D było jak motyl, B jak motyl? B i C, już jest koniec alfabetu. Już jest... O Boże. O Boże. U. U jak uwaga. Usterka. U, co tam masz? U. Ono takie powinno być U. Cały zdziwiony. GUN! Będzie pistolet. Okej, okay, kolejny rozdział, bo to jest podzielone na rozdziały. No nieźle. V, takie trochę obsmarkane, pistolet stworzony. G będzie tutaj żywęż i oddawał strzały. Czy to jest? Co? To jest dla dzieci? O nie, pi! GG to jest takie GG, koniec gry. Game over. Holy shit. Gigi, wstawaj. Serce bije łzy w oczach. O mój Boże. Miał tylko jedną rękę, żeby uderzyć. Pomści Efa. Gigi, wiadomo. O nie, a on już... A, to jest ten... To kogo on tam postrzelił, przepraszam? To był jakiś jego twór? Nareszcie jaskinia. Idziemy do miejsca C. W. Kim jesteś? Stalaktytem? Stalagmitem? Stalagmitem? Stalagnatem? Owuła. To nie prowadzi do żadnego wyrazu. Coward! Tchórz! Oczywiście, że tak. A, że F jest tchórzem. Okej. Okay. Widziałeś to? Mam owocówkę w pokoju. Ja tu nie mam owoców w pokoju. Co jest? Ty! G go zablokował. Gigi wąsi. I P. Prawdopodobnie N musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu. Albo tamten będzie leżał, albo małe F... Nie, oboje F zeżrą i C i P. Boże, jakie rozkminy tu są. Ten go pierdyknął. O, ten się wkurzył. Nie zaczynaj z... Jeb!
Zasnął za samochodem. On wracał z Wielkiej Brytanii do domu i zasnęło mu się za samochodem. Nie zasypiaj! Jedziemy do jaskini. No, powrót z Wielkiej Brytanii do Polski, czyli wracamy do jaskini. Ten tu znowu. Kio! Wiadomo. Dobra, mordo, jesteśmy w jaskini. X-y zastawiają mu drogę. Samuraje. Podwójna głowa. Można mieć X. Można mieć tylko na jednym czole. Sharingan! Nie jestem fanem Naruto, więc przepraszam, jeżeli powiedziałem źle. Ale czy X-y są w stanie zatrzymać F-a? Czy X-y? O, chyba chcą to przejąć. A, walka! Okej, czyli jeden na jeden walka, bez specjalnych rzeczy. Pojedynek kowbojski na dzikim zachodzie, na warunkach obu. Zbliżenie na oczy drugiego, wiadomo. Ten już go zjadł. Oczywiście, że oszukał. To było pewne. Nawet zabrał mu jego Sharingan! I poszedł do jaskini. F zawsze oszukuje. Taki... No nie chcę powiedzieć, jaki youtuber wśród youtuberów, ale możecie się domyśleć, moi drodzy. No dobra. Wszystko na ściany. Eskę wypluł. Tamci dalej. Ceam EP. Wagnum? Magnum. Czy oni zrobią większy pistolet? O co tu chodzi? Dobra, to wszystko zostało na podłodze. Jak widać, on tego na razie nie potrzebuje. Albo to jest jakaś pułapka. Coś na tych ścianach niepokojącego. Zizizi. Stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Tutaj, a to jest to, co mu zabrał. Tamci odlecieli, on to bierze z powrotem do siebie. Ale to nie pasuje. A F już wie. F już wie, że oni złapali bajta. On już wie. O nie, M zostało wsysięte. U, również. Zizizi. Ten w bagietkę się zamienił. Został sam M. N. NNWP. Tam w Dexterze było, nie? Jest przecinek. Jest wykrzyknik. To będzie jakaś walka. N jak nigdy. Co jest? Co to za Indiana Jones? Zatrzymał się praktycznie przed samym końcem. I teraz jeden na jeden pojedynek. Ten znowu oszukuje. Ale czemu F wcześniej zostawił wszystkie kryształy, które wynikały z przecinka, kropki, kwadratu, w sensie prostokąta, wykrzyknika? Dobra, do wyboru C i P. Kogo wybierasz? Kogo ratujesz? To jest ten moment. Coward, a tchórz, żeby się nie przestraszyć. Jeb to... Jeb to przyciągnął! Są bicepsy! Ale i ma wszystkie moce poza Sharinganem! Od X-a, nie? Co ja oglądam? Tęczowe włosy challenge! Moc tęczy prosto w jego serce! Jeb go na drugą stronę! K dalej lata! Elio nie wiedząc co się dzieje! Te wbite jak gwóźdź! To jest grane. To jakoś strzeli? To jest dla dzieci? Naprawdę? Czy to jest dla... Co uważacie? Napiszcie w komentarzach, czy to jest dla dzieci? Moja córa uwielbia ten alfabet. Oczywiście to w jakiś kartunowy, kolorystyczny sposób pokazuje... Friends! Bo tu jest teraz N. I można stworzyć napis przyjaciele. Q! Ten doszedł! Teraz to już za późno. Q jak kwerty. Ty się nadajesz, mordo, tylko do klawiatury na tego ślimaka. Dał im znak zapytania. Rozwiązanie całej zagadki. N. Friend jak friends. I teraz będzie odpowiedź. Małe E, małe D, małe I, S i małe R. I F jeszcze, zapomniałem o jednej literce. Friends, jak przyjaciele. No dobra, to akurat jest dziecięce, dziecinne, ale L i O w ogóle nie wiedzą co chodzi. A, bo oni w młodości byli małymi gówniarzami. I O i L kiedyś zaatakowało N w dzieciństwie. O nie. L, O i L, w sensie. I wyśmiewali się z nich. A F, jak ja, dla wielu twórców, zawsze byłem mordo. Wszystko będzie okej, okay, nic się nie stanie. L dupsko pokazał, te złapane, tu będzie jakieś kombo. W co oni się połączą? Fart? Wpierda? I teraz... Wiedziałem! Masz za karę, teraz wszyscy się będą z ciebie śmiali, dlatego. A Age wtedy padł i zamienił się w ducha, tylko później był dorosłym H, czyli tym wysokim. Zobaczcie, jaki świetny kontrast zrobiony i jak wszystko dobrze dobrane, żeby to zaprezentować w dziecięcej formie. Oh. To były, miały być łzy, ale wycisnęli z niego ostatnie kryształy. Wydupieć! A, K jeszcze... Aha! K jako motyl, który później się wykluł z małego K w duże K, jeszcze w wylince, że jako larwa i później dopiero stał się pięknym K, jak K-rolek, wiadomo, nie? No dalej, oni się burzą bardzo.
Ten zasłonił oczy. Freak! To ma być takie cholipka bardziej. Albo ja cię kręcę, motyla, noga, ślimacza, rurka, żabie, łódko, wiadomo. Coś takiego, nie? Ten aż przełknął. A F jak freak chyba. Tu mu podgryzli paznokieć. Ten mu strzelił w zęby. I po nim skakało. Każdy się z niego śmiał. Już wiem, o co chodzi. F, będąc dorosłą literką, postanowił się zemścić na nich wszystkich. Ciekawa historia. A tylko N był jego kolegą. I został po jego stronie. Idealne przedstawienie mojej historii na YouTube z pewnymi osobami. Oj, ale resentyment wrócił. To prawda. Niestety. Będzie okazja o tym pogadać. Ta całowała tego w Hansu za Bonji, wiadomo. Ona pipipi on ży. No i wszystko łączy się w jakieś sekretne coś. Połączyli się... A, znak zapytania był tym wszystkim, co Q sobie porwało. Czyli ślimok. On to zeżar. I miał historię wszystkich. I on wiedział, on był wybrańcem! Obślizgły ślimak był wybrańcem. Wiedział, że kiedyś przyjdzie i rozwiąże cały konflikt. That's right. Nie kłóćcie się! Zanim on dojdzie i on powie o swojej historii, to trochę czasu minie. A w międzyczasie F zdążył uciec do jaskini. Przepiękna historia. O Boże, jak świetnie się bawię na takiej historii. W jaki rewelacyjny sposób. To ma 50 milionów ponad wyświetleń, nie? Nie no, prawie 49 milionów wyświetleń w tak krótkim czasie. Niesamowita historia alfabetu. Ja tu będę bardzo mało montował, ponieważ chciałbym, żeby to było naturalnie odebrane, żeby moja reakcja była na bieżąco. Może wtedy YouTube przestanie się dopierdzielać do treści, które produkuje. Czyli on poszedł na lwią skałę, na F-ową skałę. Do tej góry Rushmore. On tam dorastał, nie wiadomo co jadł, chociaż litery może nie jedzą. To jest tylko nasz domysł. Ale brakuje właśnie jeszcze jednej literki. Z. Ziemia. To takie na polskie zrobione. To powinno być Earth, czyli ziemia, a jest Z. Przepiękna historia. O Boże. O Boże, jaka ładna historia! Och, jak dobrze się bawiłem. Wiem, że jest miliard różnych innych historii związanych z tym alfabetem, zrobionych na odwrót, w jakiś ciekawy sposób. Jeżeli chcecie tego więcej na kanale, no zostawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że taki stary komentujący Karolek będzie jeszcze okej przez jakiś czas dla YouTube'a. No i ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli chcecie więcej alfabetu, alfabet lore na moim kanale, to wiecie co robić. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i wpadajcie na kolejne odcinki. Odcinki codziennie o 15, no i w weekendy o 10. Także nie zapomnijcie i postaram się tworzyć teraz taki content, który będzie w miarę ciekawy i dość popularny, żeby każdy miał tutaj coś dla siebie. A wy pod spodem w komentarzach piszcie, co chcielibyście zobaczyć na kanale i będziemy to realizować. Trzymajcie się, mistrzowski łokieć, na rapu!